W studiu Radia Katowice Jerzy Ziemba. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie jak zwykle. Panie Jerze, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że yy, odżywia się pan raz dziennie i pytałem dlaczego, żeby mieć dużo energii, a żeby wydzielał się też hormon wzrostu, więc spróbowałem. Powiedział mi pan, że jak będę się odżywiał raz dziennie, a przerwa będzie mniej więcej 10-12 godzin między posiłkami, to ten hormon się wydzieli. No i przetestowałem przez parę tygodni, ale nic mi nie urosło. A co miało urosnąć? No nie wiem, ale hormon się miał wydzielić. No uszami nie będzie wychodził na pewno. Ale jak się pan czuje? Bardzo dobrze. Raz dziennie jedząc? Raz dziennie jedząc. I od tego się nie umiera? No na razie żyję, ale zastanawiam się, bo znajomi mówią, że trochę mnie ubyło. co Tak, no bo, bo ubędzie. będzie, tak? będzie, tak. Ubędzie, tak. Yy, więc to funkcjonuje w ten sposób, że rzeczywiście w ogóle ten hormon wzrostu to bardzo często nazywa się hormonem Wiecznej młodości. O, piękne. To już się dobrze zaczęło teraz, tak? Podoba. No i więcej jest takiego. zniknie? No, no moja już chyba nie. <laughs> to samo dotyczy chociażby koenzymu Q10, który też uważa się za substancję młodości. Ale mówmy o tym hormonie. Więc tak, ten hormon wzrostu rzeczywiście jest nam bardzo potrzebny w okresie wzrastania. Bo dzięki niemu, no, rośniemy. Tak. Następnie, wtedy, kiedy uzyskamy już właściwie ten nasz yy, wzrost, yy, ten hormon wzrostu on ciągle jest nam potrzebny, dlatego że on jest potrzebny przede wszystkim do, tak prosto to ujmując, do wymiany naszych komórek w naszym organizmie. Tak to ujmijmy, czyli my wiemy o tym, że komórki przechodzą przez tak zwaną zaplanowaną śmierć, czyli apoptozę, mądrze mówiąc. Czyli komórka w pewnym momencie jest zaprogramowana, że w pewnym momencie ma zniknąć i ma być Dziękujemy. zamieniana na nową na komórkę. W tym procesie, właśnie wymiany tych komórek na nowe, czyli w regeneracji naszego organizmu, bierze udział hormon wzrostu. Dlatego on jest tak niezwykle nam potrzebny, bo on również ma niesamowity wręcz wpływ na funkcjonowanie naszego umysłu, na funkcjonowanie mózgu. Dlatego on jest tak istotny dla nas. No i mm, teraz, tak, y, pytanie zachodzi oczywiście, kiedy możemy go mieć jak najwięcej. To da. No właśnie. <laughs> no więc, tak. Najlepiej oczywiście jest, kiedy. Nie podajemy go z zewnątrz w postaci zastrzyków, czy chociaż Bo można. można. Tak. Yy, najlepiej jest, kiedy nasz organizm ten hormon wyprodukuje sobie sam w takiej ilości, jak mu potrzeba. I co najważniejsze, to ten hormon, jak każda inna substancja produkowana w naszym organizmie, każda podlega kontroli naszego organizmu co do ilości, Y, czy stężeń we krwi. Czyli my mamy tak zwane y, y, sprzężenia zwrotne, które mówią, y, wyprodukowałem za dużo, hamuję produkcję. I w ten sposób nasz organizm sobie reguluje właściwy poziom dla, we właściwym momencie wszystkich substancji. Tak to można y, określić. Hormon wzrostu jest jedną z takich substancji. I teraz. Y, Problem polega na tym, że no, z wiekiem tu muszę też powiedzieć, tak, z wiekiem produkcja tego hormonu spada. Co zrobić w takim razie, żeby go w sposób naturalny, nie sztuczny, ale podnieść? I są co najmniej dwie metody, takie które mogą spowodować, że ten hormon wzrostu nam rzeczywiście wzrośnie. Jedna metoda to jest metoda polegająca na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń. To jest temat mojej fizycznych? trzeciej książki. Tak. Odpowiednio wykonywanie ćwiczenia fizyczne. Wtedy, kiedy mamy bardzo duże obciążenie mięśni i mięsień zmęczymy, to bardziej skomplikowany temat, ale odpowiednio stosowane ćwiczenia fizyczne mogą doprowadzić do tego, że badania wskazują, że ten poziom wzrośnie nawet 700% o 700%. A o, drodzy Państwo, pierwszy raz chyba w naszych rozmowach pojawił się wątek ćwiczeń fizycznych. To no nie, no, ćwiczenia są fizyczne, są fajne, tylko trzeba je we właściwy sposób wykonywać, ale to jest temat na inną na rozmowę. Że zasz, rozmowę tak? tak. już jesteśmy umówieni. Ale <noise> no właśnie, temat za tematem nam leci. Ale wróćmy teraz do innej metody. Otóż okazuje się, że yy, dietetycznie lub raczej poprzez sposób naszego jedzenia. Możemy doprowadzić do tego, że badania, jakie wykonano, wskazują na to, że u kobiet poziom ten wzrósł wtedy, kiedy zastosowano pewnego rodzaju reżim dietetyczny, tak to na razie sobie powiedzmy, o 1200%, a u mężczyzn wzrósł o 2000%. A więc można doprowadzić do tego, żeby ten poziom hormonu tego wzrósł, a więc żeby Regeneracja całego naszego organizmu z mózgiem włącznie zaczęła bardzo efektywnie przebiegać. To proszę powiedzieć, na czym ten reżim polega, tak? Mniej jeść. Tylko? Tak. No, załóżmy, że jemy mniej, ale jemy rzeczy, które no, mogą na przykład blokować. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że naukowcy wskazali, i to robili Amerykanie, potem Brytyjczycy to powtórzyli. Chodzi o to, że jeżeli hmm, Odstęp czasowy pomiędzy jednym posiłkiem i drugim jest około 12 do 18 godzin, to wtedy produkcja tego hormonu, ale to nie tylko chodzi o sam hormon wzrostu, nie, ale wtedy zaczynają się niezwykle ciekawe rzeczy dziać w naszym organizmie. W tej chwili jest to przedmiotem badań naukowych, robią to Amerykanie. Ja z niektórymi właśnie kontaktuję się, gdzie wykazują, że właśnie w tym okienku, kiedy przestajemy jeść i nasz następny posiłek jest dopiero co najmniej ze 12 do 18 godzin, wtedy bardzo intensywna następuje regeneracja całego naszego organizmu na poziomie komórkowym, tak jak powiedziałem, z mózgiem włącznie. Dlatego właśnie to spożywanie posiłku. Nie często, ale raz na 12 godzin powoduje, że z automatu nasz organizm wchodzi. No jakby ja to mówię tak obrazowo, że jak jechał pociąg tym torem, to ten sposób zadziałania, czyli przestać jeść i nie jeść zbyt często przestawia te zwrotnice na ten pociąg jedą, jedący już po drodze intensywnej regeneracji całego organizmu. To jest niezwykle ważne, dlatego że yy, ogromnym problemem zdrowotnym jest to, że my nie dajemy naszemu organizmowi odpocząć w tej chwili. Jemy co chwila. Męczymy go po prostu czas. Tak, męczymy nim, tak? go cały czas. <laughs> Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli my do naszego żołądka wrzucimy cokolwiek, i, i, I zjemy sobie bułeczkę z serem albo cokolwiek w dwie godziny czy w trzy godziny po zjedzeniu, na przykład śniadania, to te procesy się wstrzymują. Bo każde wrzucenie posiłku, jakiegoś jedzenia do, do żołądka, uruchamia naprawdę bardzo potężne machinerie, bym powiedział, enzymatyczne, hormonalne itd. Tak i, tak I my, jedząc tak często, 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 co dwie godziny, co dwie godziny, co dwie godziny, nie dajemy naszemu układowi e, trawiennemu w ogóle, odpocząć, a to jest konieczne. I dopiero wtedy, kiedy mu damy odpocząć, wtedy dopiero następują te procesy regeneracyjne. Co to znaczy regeneracja? No regeneracja między innymi oznacza usuwanie toksyn. O, to jest no, tak. bonus. No, no, wielki bonus. Dopiero wtedy, kiedy organizm ma czas na to, wtedy dopiero e, to, e, to następuje. E, w Jest niektórych wiemy. przypadkach, mhm. w niektórych przypadkach możemy wejść nawet w ketozę, jeżeli to wiemy, jak robić, regularnie to robimy, to z kolei powoduje powstanie większej ilości ciał ketonowych. Ciała ketonowe z kolei mają takie działanie. Ja dzisiaj właśnie mówiłem na jednym z moich spotkań, że ciała ketonowe mają takie działanie ochronne na, przede wszystkim na układ nerwowy. I także tu mamy jeszcze następny bonus, bo to z kolei pozwala na obniżenie stężenia glukozy we krwi, jeśli w ten sposób postępujemy. Czyli zaszkodzić sobie w ten sposób raz dziennie jedząc nie możemy. Hormon wzrostu, jak pan odbudowuje się, różne rzeczy, chociaż nic jak mówię nie urosło, to dobrze. <grytanie> znaczy, no, w pewnych u zdrowego człowieka, bo jeżeli mamy na przykład osobę, dziecko z, cukrzycą, z, z dziećmi, tego nie robimy, prawda? Ale jeśli mamy osobę na przykład, która jest chora na cukrzycę, no to tutaj trzeba już ostrożnie, bo tamte poziomy glukozy na przykład u tej osoby mogą spaść zbyt nisko, i doprowadzić mogą do hipoglikemii, czyli do zbytnio niskiego poziomu cukru, jak to mówimy, we krwi. No i wtedy to jest sytuacja dosyć groźna. Takie, takie niedocukrzenie, jak to popularnie no Tak, ale zakładamy, że mówimy o osobach zdrowych. Ale prawda? jeśli. Nie, nie, to u osób zdrowych nie ma żadnego problemu. Natomiast u osób, które mają jakieś schorzenie, właśnie szczególnie cukrzyca, bo tu mówimy w takim przypadku, kiedy my przestajemy jeść. Na dłuższy okres czasu mówimy o tym, że spadnie nam stężenie poziomu glukozy we krwi. I tu u osób, które mają tą gospodarkę glukozy zaburzoną, no, może spaść ten poziom cukru zbyt gwałtownie, zbyt szybko i do zbyt niskich wartości. Co wcale nie znaczy, że te osoby nie mogą tego robić, tylko najlepiej to robić pod kontrolą lekarza. Ja myślę, że się pan nie obrazi, jeśli wyznam publicznie, że nie za bardzo panu wierzyłem w to, że da się tak raz dziennie jeść, i że, że przeżyje. No i? No, jedyna wada to taka, że czasami burczy w brzuchu, co przy pracy w radiu jest kłopotliwe. Wody się napić z solą. Pierwszym, pierwszym takim objawem, jak jeden z lekarzy amerykańskich mówił, głodu jest odwodnienie organizmu. Czyli najpierw pić Tak, najpierw jedzie. pić wodę, tak. No, oczywiście, że e, staniemy się tam kiedyś głodni. Przy czym, no, nie wiem, mówiliśmy kiedyś o, o głodówkach, gdzie no, ten okres niejedzenia to nie jest 12 czy 18 godzin, tylko to już jest 5, 6, 8, 10 czy ileś tam dni. I też się da? No, da się. Ja nie jadłem nic przez 30 dni. Nic, zero. Ja tylko piłem wodę. A więc eksperymentowałem trochę na sobie. Ja nie polecam, żeby to słuchacze eksperymentowali. Nie róbcie tego w domu. Ale jak będą raz dziennie jedli na próbę i nie, tak, się... oczywiście, można zacząć, bo. Takie jest moje stanowisko, chociaż nie tylko moje od razu powiadam, bo to jest tak zwana dieta intermittent nazywana, która w tej chwili staje się coraz bardziej popularna, bo zauważono właśnie, że no, zbyt częste jedzenie nie sprzyja zdrowiu człowieka. No to mają Państwo teraz powód do przemyśleń. Nikogo nie namawiamy, ale zachęcamy, naprawdę. Da jest się, mniej. drodzy Państwo. Da się. Da się. Tak, Mówi da to się. ten, który bardzo nie wierzył. Da się. A teraz jest nawrócony. Nie, to tylko sprzyja naszemu zdrowiu, naprawdę. Dlatego, że my. Proszę popatrzeć. Człowiek pierwotny wstawał, to coś ktoś mu podsuwał, jakieś śniadanko? No, nie było, właśnie. Nie, trzeba było pójść, polować złapać, coś. Zedrzeć z drzewa albo <noise> walnąć pałą, i dopiero. No tak, przeprowadzić do zjeść. domu, przynieść. No i, i dlatego my mówimy o tym, że przecież e, człowiek przeżywał okresy głodu, prawda? Kiedyś tak było. Zauważono też, że właśnie w tych czasach e, ludzie sobie dobrze radzili ze zdrowiem. Głód leczył. Tak, a w tej chwili jemy, nie dlatego, że chce nam się jeść, w sensie takim naprawdę czy czujemy taki głód obezwładniający. Jemy, dlaczego? Bo mamy dostęp do tego bardzo łatwy. Do lodóweczki pan, i, już, i już jemy. Drodzy Państwo, oszczędności finansowe to już nie będę mówił. No i naczynia raz dziennie tylko myjemy, więc <grymnie> też korzystam z proponuję takie... zrobić co innego nie jeść raz w tygodniu nie jeść w ogóle. Ja staram się w tej chwili nie jeść dwa dni w tygodniu. Tak, dzisiaj mamy sobotę wczoraj jadłem, dzisiaj jeszcze nie jadłem nic. Nie będę, jutro jest niedziela też nie będę jadł. Może zjem coś w poniedziałek. O, to jest też jakiś pomysł. <grymnie> Jerzy Zięba, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.